Dzień dobry. Zanim przejdziemy do samego tematu odcinka, to mam dla Was ogłoszenie i o ile dobrze obliczyłam terminy publikacji moich filmów, to ten leci w pierwszy wrześniowy weekend, co oznacza, że rozpoczął się rok szkolny i być może część z Was rozpoczyna przygotowania do matury, olimpiady artystycznej, czy po prostu zacznie się interesować sztuką. I jeśli uważacie, że byłabym dobrym nauczycielem i chcielibyście słuchać mnie częściej, lubicie to, co mówię i jak mówię i chcielibyście, abym mówiła o tym, co dokładnie Wy chcecie, to chcę Was poinformować, że jest taka możliwość, ponieważ można się umówić ze mną na indywidualne lekcje z historii sztuki. I nie ma znaczenia, gdzie mieszkacie, bo dogadamy się przez internet, wszystkie lekcje właśnie będą prowadzone przez internet, jeden na jeden z Wami, na Waszym poziomie, dostosowane do tego, czego chcecie i oczywiście w dogodnym dla Was terminie. Dlatego jeżeli jesteście zainteresowani taką formą współpracy ze mną, to w opisie macie maila kontaktowego, napiszcie, a ja Wam wtedy odpowiem ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi współpracy. A teraz przechodząc już do meritum, dzisiaj mam dla Was zbiór trzech dzieł sztuki, tak naprawdę. Chociaż może i więcej z tego wyjdzie, nieważne, które zna chyba każdy, które są wryte bardzo mocno w naszą świadomość, które przychodzą nam do głowy, jak pomyślimy sobie o dziełach sztuki, a tak naprawdę to, jak one dzisiaj wyglądają, jak je postrzegamy, tak naprawdę niewiele ma wspólnego z tym, jak wyglądały pierwotnie. Pierwszy przykład to katedra Notre Dame w Paryżu, która na skutek pożaru straciła dużą część tego, z czym ją właśnie kojarzyliśmy, czyli dach i iglic. Trwał spór o to, w jaki sposób ją odbudować. Podobno stanęło na tym, że będzie ona odbudowana tak, jak wyglądała i tak, jak jest w naszej pamięci, ale tak naprawdę ten wygląd wcale nie jest taki, jaki był pierwotny. Jeśli mówimy o budowlach, to naprawdę niezwykle rzadko możemy mówić o jakichś zamkniętych ramach czasowych, które skupiają się na 10 czy 20 latach. Bardzo często, zwłaszcza w dawnych czasach, budowla wielkich kościołów czy zamków trwała przez kilkadziesiąt, a nawet czasami kilkaset lat. I zmiany w wyglądzie katedry można zaobserwować już praktycznie na samym początku trwania jej budowli, ponieważ jeżeli porównamy sobie jej wygląd z połowy XIII wieku i z połowy XIV wieku, już tam widoczna jest wyraźna różnica w zakomponowaniu wnętrza z czteropasmowego na trzypasmowe. Ale tak naprawdę mało kto zwraca na to uwagę, ponieważ gdy sobie dzisiaj myślimy Notre Dame, to najczęściej przed oczami mamy albo jej dwuwieżową fasadę, albo widok od tyłu bądź z lotu ptaka, gdzie widać jej dach i charakterystyczną iglicę. I tak naprawdę wygląd katedry Notre Dame, który dzisiaj przychodzi nam do głowy, zawdzięczamy Eugène Lédicowi, który jest autorem przebudowy tej katedry. Jednak zanim do tego przejdziemy, krótka historia na temat rekonstrukcji i renowacji. Są różne szkoły, w jaki sposób powinny się to odbywać. I takie dwie można by powiedzieć, że skrajne, to jest rekonstrukcja idealna, której przedstawicielem był Violet Ludwig, który twierdził, że w momencie, w którym odbudowujemy dzieła, nie odbudowujemy ich tak, jakie one były, ale jakie według rekonstruktora powinny być. Czyli czytamy wszystkie traktaty o idealnych budowlach i zgodnie z takimi zasadami odbudowujemy właśnie te budowle. I tak było w przypadku Notre Dame. W opozycji do tego poglądu stawia się Camillo Boito i Johna Ruskina. Ten pierwszy z nich twierdził, że rekonstrukcja jest taką totalną ostatecznością, natomiast John Ruskin prezentował pogląd nieinterwencjonalizm. Natomiast John Ruskin prezentował pogląd, który nazywamy nieinterwencjonizm i głosił on mniej więcej tyle, że powinniśmy pozwolić zabytkom umrzeć. Jak widzimy, są to dwa skrajnie różne poglądy, jednak tutaj Notre Dame jest oparta na założeniach Violet Ludwiga, który właśnie był zwolennikiem tej rekonstrukcji idealnej. I na tym przykładzie możemy popatrzeć chociażby na iglicę, ta, która kojarzy nam się najbardziej, taka bardzo zdobna, strzelista, gdzieś tam jest mocno już wryta w naszą pamięć, tak naprawdę jest właśnie XIX-wieczną przebudową. Wcześniejsza spłonęła w pożarze i ciekawe, że pożar to jest trochę nieważne. I gdy Violet Ludwig miał zrekonstruować, to właśnie zdecydował się na zmienienie jej formy na bardziej gotycką, mimo że tak naprawdę ta iglica w tej formie nigdy gotycka nie była. Tak samo bardzo charakterystyczne dla nas dzisiaj gergulce, rozpowszechnione za sprawą dzwonnika z Notre Dame, też są wizją Violet Ludwiga. Ich tam pierwotnie nigdy nie było.
co pokazuje, że to, co dzisiaj uznajemy za jakiś symbol, tak naprawdę wcale symbolem tego miejsca być nie musi. Kolejny klasyk to Mona Lisa. Dzieło sztuki znane chyba każdemu, bardzo wryte w naszą pamięć, przerobione przez kulturę i popkulturę setki tysięcy razy. I gdy dzisiaj myślimy o Mona Lizie, to widzimy ją ze szybą Louvre'u, taką brązową, grową, rozmytą, dosyć ciemną. A tak naprawdę wiele wskazuje na to, że pierwotnie Mona Lisa wcale taka nie była. I tak naprawdę to, że Mona Lisa nie wyglądała pierwotnie tak jak dzisiaj, odkryto stosunkowo niedawno i tak naprawdę troszeczkę przez przypadek. Ponieważ w Prado, w Madrycie, znajduje się kopia Mona Lisy, którą tak naprawdę jakoś bardzo się szczególnie nie interesowało, jednak w pewnym momencie została ona poddana konserwacji i renowacji i wówczas zdjęto z niej liczne warstwy werniksu, co sprawiło, że cała ta ciemniała warstwa zniknęła i Mona Lisa, ta z Prado, odzyskała swoje kolory. I tak naprawdę wtedy się okazało, że ona wcale nie jest brązowo-ugrowa, tylko błękitna, że tło nie jest brązowo-ugrowe, tylko błękitne, że cała Mona Lisa odzyskała kolory, że oczywiście nadal mamy sfumato, ale troszkę mniejsze, jeśli możemy tak powiedzieć, bo no jednak szeroka gama barw wpływa na to, że aż tak one się ze sobą nie zacierają. Jest rewelacyjnie widoczna perspektywa powietrzna, której Leonardo był wielkim fanem i badaczem. I tak naprawdę zmieniło to cały obraz tej Mona Lisy i mimo, że ta z Louvre nie została poddana takiej konserwacji i dzisiaj nadal patrzymy na nią w tych ugrowo-brązowych tonach, to naprawdę wiele przesłanek wskazuje na to, że gdyby zdjęto z niej te wszystkie warstwy werniksu, to ona również byłaby w dosyć szerokiej gamie barwnej, na pewno z wyrazistym pejzażem w tle. Prawdopodobnie tak samo jest z Damą z Łasiczką, która dzisiaj kojarzy nam się z czarnym tłem, ale wiemy, że jest to późniejsza interwencja, że Leonardo na 99,9% nie zrobiłby czarnego tła i w momencie, kiedy to czarne tło by zdjęto, to ukazałby nam się pejzaż w tle, jednak na tym poziomie rozgrywa się nam tutaj dyskusja, czy w tym momencie ta czarna farba, która jest już od setek lat, już też nie jest zabytkową warstwą. Oprócz tego no, konserwatorzy boją się, że w momencie zdejmowania czarnej farby uszkodzą oryginalną wersję tła, więc póki co na razie nic z nią nie jest robione. Ale gdyby zdecydowano się na taki krok i udałoby się nie uszkodzić tej oryginalnej warstwy, to Dama z Łasiczką zyskałaby właśnie pejzaż w tle, który jest tak charakterystyczny dla portretów Leonarda. Ostatnim dziełem, a właściwie całym zbiorem dzieł sztuki, są antyczne rzeźby. Już pomijam tutaj w ogóle kwestię tego, że ile z tych rzeźb uznajemy za greckie rzeźby, znamy tak naprawdę z rzymskich reprodukcji, a greckie wersje zaginęły i nigdy ich nie poznamy, to tak naprawdę kluczową rzeczą jest tutaj to, że w momencie jak sobie myślimy o antycznej rzeźbie, to przed oczami mamy marmur, mamy jasne kolory, mamy właściwie białą taką szlachetność tego kamienia. A tak naprawdę wiele wskazuje na to, że te dzieła były bardzo, bardzo kolorowe. Jesteśmy dosyć przyzwyczajeni do tego, że sztuka Orientu, sztuka dawna, chińska czy perska była kolorowa. Ale w momencie, gdy mamy sobie pomyśleć o kolorowym Partenonie, czy rzeźbach Fidiasza, czy Nike z Samotraki, to wydaje nam się to być nieco absurdalne i karykaturalne. I taki pogląd zawdzięczamy w dużej mierze Winkelmannowi, który twierdził, że doskonałość formy jest widoczna tylko wówczas, jeżeli materiał jest szlachetny, czyli kamień jest czysty. Jednak wiele badań wskazuje na to, że wszystkie te dzieła były pokryte barwną polichromią, którą powoli część badaczy próbuje rekonstruować. I chociaż rzadko kiedy rekonstruktorzy decydują się na nałożenie ponowne polichromii na dawnych dziełach sztuki, to po internecie krąży naprawdę mnóstwo reprodukcji, gdzie te kolory są komputerowo nałożone i w pierwszym zetknięciu wygląda to dosyć karykaturalnie, prześmiewczo. Nie pasuje nam to kompletnie, to jednak wiele wskazuje na to, że właśnie tak to kiedyś wyglądało i być może do takiego wyglądu dzieł sztuki będziemy musieli się przyzwyczaić, bo jeżeli znajdzie się wśród obecnych czy późniejszych konserwatorów ktoś, kto podziela poglądy Violet Lednicka, to istnieje spora szansa, że wszystkie te rzeźby odzyskają swoje kolory, a nawet nie tyle co odzyskają, co po prostu dostaną kolory, jakie powinny mieć. Oczywiście te przykłady to tylko subiektywny wybór i absolutnie nie jest tutaj wszystko, co mogłabym powiedzieć, ale jak dla mnie to są takie klasyki, które wgryły się gdzieś w naszą świadomość, a pierwotnie wcale tak nie wyglądały i niewiele osób o tym wie, a chyba powinno. I to tyle ode mnie na dzisiaj. Do zobaczenia za tydzień. Pa!